10 niesamowitych historycznych zbiegów okoliczności. Materiał opracowany na podstawie weekendowo.pl. Zapora Hoovera. Betonowa zapora wodna typu grawitacyjno-łukowego, zbudowana w Czarnym Kanionie w rzece Colorado w Stanach Zjednoczonych, na granicy stanów Arizona i Nevada. W chwili ukończenia w 1936 roku była zarówno największą na świecie elektrownią wodną, jak i największą na świecie konstrukcją betonową. Zapora została nazwana imieniem Herberta Hoovera, który odegrał kluczową rolę w jej powstaniu. Początkowo jako sekretarz handlu, następnie jako prezydent USA. Budowa rozpoczęła się w 1931 roku, a 30 września 1935 roku została uroczyście otwarta przez prezydenta USA Franklina Roosevelta. Prace zakończono w 1936 roku, ponad dwa lata wcześniej niż planowano. Pierwszym mężczyzną, który stracił życie przy budowie ogromnej zapory Hoovera na rzece Colorado, był T.J. Tierney. Do wypadku doszło w 1922 roku. Ostatnią ofiarą tej monumentalnej budowy ponad 10 lat później był jego syn, który również pracował przy tej konstrukcji. Przygody Artura Gordona Pima. Jest to jedyna ukończona powieść amerykańskiego pisarza Edgara Allana Poe, opublikowana w 1838 roku. Przedstawia ona historię młodego Artura Gordona Pima, który postanawia ukryć się na pokładzie statku. Od tego momentu przydarzają mu się niezwykłe przygody. Jest świadkiem katastrofy morskiej, buntu czy kanibalizmu. Opowieść rozpoczyna się całkiem konwencjonalną wyprawą morską, lecz staje się znacznie bardziej osobliwa i trudna do sklasyfikowania w ostatnich rozdziałach, łącznie z religijnym symbolizmem i zagadnieniem teorii pustej ziemi. Załoga statku cierpiąca z głodu postanowiła zjeść chłopca okrętowego, Richarda Parkera. Historia ta zdarzyła się w rzeczywistości, choć dopiero 46 lat później, i dotyczyła statku Mingonet. Zjedzony chłopiec nazywał się Richard Parker. Wojna statków. RMS Carmania to brytyjski liniowiec służący w okresie I wojny światowej jako krążownik pomocniczy. SMS Cap Trafalgar to niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej. Brytyjski Carmania został zamaskowany przed Niemcami tak, aby udawał niemieckiego Cap Trafalgar, i został zatopiony przez prawdziwego Cap Trafalgar, który udawał Carmania. W nocy z 20 na 21 czerwca 1941 roku zespół sowieckich archeologów odkrył grób Timura Chromego, znanego również jako Tamerlan, potomka słynnego Dżingis Hana. Wielki zdobywca kazał wyryć w miejscu swojego pochówku ostrzeżenie: ktokolwiek otworzy mój grobowiec, uwolni najeźdźcę znacznie gorszego niż ja sam. W kilka godzin później armia hitlerowska rozpoczęła wojnę ze Związkiem Radzieckim. Franciszek Ferdynand Habsburg. Arcyksiąże Habsburg, bratanek cesarza Franciszka Józefa I, zginął w stolicy Bośni, Sarajewie, w zamachu dokonanym przez organizację Czarna Ręka. Został zastrzelony wraz z żoną Zofią. Wydarzenie to było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Ironią losu jest fakt, że bezpośrednią przyczyną wojny stał się Franciszek Ferdynand, który najżarliwiej się jej sprzeciwiał, a mordercą był przedstawiciel narodu, który pod rządami arcyksięcia miał zostać trzecim narodem rządzącym. To jeszcze nic, ponieważ samochód, w którym został zamordowany arcyksiąże Franciszek Ferdynand, zarejestrowany był pod numerem A118, a do końca wojny doszło 11 listopada 1918 roku, tak jak mówiła tablica rejestracyjna. Dwaj tyrani. Napoleon Bonaparte to francuski przywódca, który zdobył niemal całą Europę. Podobnie zrobił Adolf Hitler, niemiecki przywódca. Hitler urodził się 129 lat po Napoleonie, doszedł do władzy 129 lat po Napoleonie, zaatakował Rosję 129 lat po Napoleonie i wojnę przegrał również 129 lat po Napoleonie. Mark Twain, amerykański pisarz pochodzenia szkockiego, satyryk, humorysta, wolnomularz. Do jego najbardziej znanych powieści należy Przygody Tomka Sawyera. Kometa Haleya zbliża się do Ziemi raz na 76 lat. Pisarz Mark Twain urodził się akurat w dniu, kiedy tę zaobserwować można było gołym okiem na niebie w 1835 roku. Zmarł wraz z jej kolejnym przelotem w 1910 roku.
pierwsze samochody w Ohio. Pierwsze samochody o napędzie spalinowym pojawiły się pod koniec XIX wieku. W roku 1895 w całym amerykańskim stanie Ohio tylko dwóch mężczyzn miało samochód. Jak na ironię, zderzyli się ze sobą, niszcząc oba pojazdy. Wiedeń. Józef Stalin to sowiecki rewolucjonista. W czasie rządów Stalina w ZSRR panował masowy państwowy terror, który pochłonął życie 20 milionów ludzi, z czego 11 milionów zmarło wskutek głodu oraz trudną do ustalenia liczbę ofiar sowieckich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w łagrach. Stalin, zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow z III Rzeszą, umożliwił jej dokonanie zbrojnej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Adolf Hitler jest przez niektórych historyków uznawany za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasową nazistowskich Niemiec i śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów, w tym za Holokaust. Prowadzona pod jego przywództwem agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi. Ci dwaj mężczyźni mieszkali w Wiedniu w tym samym czasie. Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, autor raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 roku. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990 roku. Pośmiertnie w 2006 roku otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika. 15 marca 1948 roku rotmistrz Witold Pilecki został skazany na karę śmierci, a prokuratorem oskarżającym Pileckiego był major Czesław Łapiński. Sam Czesław Łapiński zmarł w 2004 roku w Centrum Onkologii w Warszawie przy ulicy, uwaga, rotmistrza Witolda Pileckiego. Jeśli Was ciekawi, co ogólnie o tym wyroku myślał sam Łapiński, to wypowiedział się na ten temat i oto nagranie. Ja byłem przeciw temu procesowi. Nie znalazłem niczego, co by wskazywało na niewłaściwe, nieuczciwe prowadzenie śledztwa. Wyjaśnienia oskarżonych, jak również zeznania świadków, sprawiały wrażenie spontanicznych, szczerych, były szczegółowe, no i co najważniejsze, ściśle się pokrywające. No, dzisiaj można by rozważyć treść tych meldunków szpiegowskich, jak się to w akcie oskarżenia nazywało. Dzisiaj byśmy większość z nich uznali za wręcz infantylną formę szpiegowania. Może trochę przejaskrawiam, ale bez mała były to wiadomości prasowe. Ale skoro je przekazano tym kanałem organizacyjnym, to już uzasadniało zarzut szpiegostwa. Szokiem dla mnie było, że muszę oskarżać żołnierza o tak niebywale bohaterskiej drodze. To był żołnierz, którego ideą była walka. On tę walkę rozpoczął w 1920 roku i tak ją kontynuował. To był nieustraszony żołnierz. Ta jego świadoma decyzja, żeby wejść do Oświęcimia po to, żeby od środka to miejsce kaźni poznać. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światową Historię. Trzymajcie się. Cześć.